don't even get to cross. Cześć, witam Was bardzo gorąco serdecznie w pierwszym odcinku z drugiego sezonu serii Minecraft Skyblock. Tak, rozpoczęła się nowa edycja Skyblocka dzisiaj właśnie. I tak, jak widzicie, nie ma naszej wyspy, jest w ogóle nowy spawn. Tak się po nim rozejrzyjmy może najpierw. Zobaczmy, jak wygląda, gdzie co jest. Są jakieś craftingi, stoniarki, Widzę, że tutaj już coś konkretniejszego się dzieje niż wcześniej. Się porozglądajmy może na spawnie najpierw. Aha, tu mamy enchant i kowadła. Spoko, spoko. Jestem oczywiście dalej ultra... Zaraz tab nie ścina, jak się go włącza. Jestem gdzieś tutaj na tabie? Ultra. Nie wiem, nie widzę siebie, ale nawet jeżeli napiszę, nie wiem, kropeczkę na czacie, to patrzcie, ultra. Czekajcie, ukośnik. Menu. Kolorniku. Chcę zielony kolorniku, tak jak wcześniej, nie żółty. Dobra, rozglądajmy się jeszcze na spawn, jak to wygląda i wtedy będziemy tworzyć po prostu wysepkę nową. Co tu mamy? Karibas. Aha, czyli tutaj można jakieś rzeczy dostać. Matko, jak to jest głośno. Panie. Proszę mi ściszyć trochę. Minecrafta. To jest Karibas. Tutaj można jakieś itemy zostawiać. Ktoś co może wziąć? Właśnie coś tu jest. Nie, ale jako, że mam rangę ultra, to będę miał itemy. Jak sobie po prostu kit odbiorę. Więc no, ładny ten nowy spawn, muszę przyznać. Bo dopiero co teraz, przed chwilą, pierwszy raz wbiłem. O, tu są nawet topki. Są wysepki. Najbogatsi gracze, no. Nieźle, muszę powiedzieć, nieźle. Fajnie to jest zrobione wszystko, fajnie to wygląda. Ta nowa edycja. Co my tutaj mamy? Co to jest? Co to jest skrzynia? A też coś tego typu jak Caritas pewnie. I tak się prezentuje. Tutaj mamy kowadeła. Też spoko. Muszę ogarnąć, co jest, żebym potem, jak będę potrzebował po coś iść, żebym... Wiecie. Tutaj chyba nic nie ma. Nie ma. Takie puste pomieszczenia. Pewnie jeszcze coś tutaj dodadzą, podejrzewam. Ale dobra. Wpisujemy ukośnik i z telefon. Co jest? Aha, dobra. Z YouTube'a. Is. To jest ta bezludna wyspa? Domyślna. Dobra, domyślną. Okej. Okay. Aha, dobra. Skyblock by ljmc.pl. Wow! Klasyk, kurde. Klasyk Skyblock. I to mi się podoba. Panie. Paula. Żeby Paula tylko nie spadła. Dobra, mamy tu jakieś itemki. Początkowe. Ty. Gdzie jest woda z tym? Czy to jest stołniarka? Tak, to jest stołniarka. Patrzcie, ogarnęłem. Dobra, wpisujemy ukośnik kit i ultra. Proszę bardzo. Jednak ranga ultra to jest coś na tym serwerku. I co, jak to działa? Aha. Czemu to tak wolno się robi? Ej, to jest wolne, to jest słabe. Ale dobra, czekajcie, ekspasy tutaj rzucimy pod nogi, nie? Wiadomo. Dobra. Oczywiście, jak jeszcze będzie możliwość, to dodam Zyzia, dodam Maniola. To się nie bójcie. Może jeszcze banana dodam. Dobra. Pochowajmy sobie tutaj część rzeczów. Żeby mieć miejsce. Musimy pierwszą bazę po prostu najlepiej na razie zbudować i lekko powiększyć tą wyspę. Więc teraz tak, jeszcze raz kit, bo możemy jeszcze budowlany dla ultra odebrać. Właśnie. I teraz. Jak mamy ten budowlany?
Może bym zrobił sobie, nie wiem, większą skrzynię? Workbench. No jednak ranga ultra to jest coś. Będę to powtarzał. Podobno jest jakaś lepsza, nawet jeszcze nie sprawdzałem. Miejsce. Dobra, zaraz to podniosę. Tylko zrobię jeszcze takie dwie skrzynie. I je sobie położę. Szybko, zanim ten kobel... Zanim mi zniknie ten kobel, to jednak szkoda. Teraz każdy kobel jest na wodę złota. Dobra, czekajcie. Ukośnik fly. Oh yeah. Dobra. Czy coś tu jest? Nie, nic nie ma. Dobra, to budowujemy tak poziom niżej, żeby potem dać dirt. Żeby już od samego początku zacząć tutaj ładnie budować. Więc powiększamy po prostu wysepkę. Już tak na samym początku. Więc ostro zaczynamy, ciśniemy ze skybloczkiem. Tak, czy to jest takie coś zrobione, że jak się kopia, to się go dostaje? Dobre, ej, dobre. To mi się podoba, że jak się wykupuje blok, to od razu się go dostają, wtedy nie wypadą. No chyba, że chyba miejsca nie masz. Dobre, to pamiętacie, to było na Mega Dropie, na którymś tam serwerze. Nie na kwadratowej masakrze, bo kwadratowa masakra to jest masakra po prostu, tak? Tylko na jakimś tam innym, pamiętam, na Mega Dropie takie coś było zrobione. To było bardzo fajne. Przynajmniej przedmioty nie będą na dół spadały. Co się jak najbardziej przyda. Dobry mieczyk na sam początek. Myślę, że za pewien czas, nie wiem czy są Pace of Cardy na stronie, bo podobno nie było przez pewien czas, mieli wrócić. Będę musiał po prostu zobaczyć, bo będzie trzeba najlepiej jakiś opening zrobić, skrzyń. Żeby jakieś lepsze przedmioty dostać. Użyję cały kobel, jaki mam do powiększenia wyspy. Więc zaczynamy tak naprawdę teraz od zera, bo jest nowa edycja. Podejrzewam, że to ta kategoria wyspy, ta bezludna, to podejrzewam, że to jest takie coś jak na początku było tamtej edycji, że taka z jakimś tam wrakiem statku, podejrzewam chyba, nie wiem. A domyślę, to jest taka jaka jest zawsze na Skyblocku na samym początku, taki standard, nie? Tacy ludzie bez ultra to mają ciężko na samym początku, bo to ani flya nie mają, tak jak ja na przykład, ani takich dobrych itów na sam początek. Też nie ma. Przerąbane bez ultra. Fakt, że ja zaczynałem bez ultra na tamtej, ale tamte wysepki na sam początek były większe i miały trochę więcej przedmiotów. A... Znaczy, potem ja tam do wyspy Maniola dołączyłem, bo tamta wyspa to była tak naprawdę Maniola. Więc wiecie. Ty, ale jak te stołniarki takie wolne są, to trzeba ich kilka co najmniej mieć zrobionych. Cały kobel skończył. Tak, dobra. Weźmy jeszcze tego dirta, co mamy i dajmy chociaż tam, tam gdzie nam wystarczy. Oczywiście od razu najlepiej jest uzbierać hajs, zrobić taką nawet malutką taką ekspiarkę blaze'ów i sobie jakbyś właśnie... Czekajcie. Sklep. Okej. Okay. Dobrze, jest tak jak wcześniej, że jeden blaze powder jest za 30. Dobrze, dobrze. Się bałem, że to zmienią. Ale jest okej. Okay. Właśnie, czy da się zniszczyć tą miarkę? Aha, za pomocą złotego kilofu. Fajne to, ej, żeby się przypadek czasem nie rozwalić. Dobre, podoba mi się to. Zarąbiste. No wiecie, jak będę miał blazy już, bo raczej dalej mogę chyba zmieniać spawnery, coś mi się wydaje, mam nadzieję. Jak już będę miał blazy, to wtedy będę zarabiał. Nie zarabiał na dirta, bo kobla to będę wykopywał, nie? Okej, oddawaj mnie tu. Wow, gdzie panie? Taka szybka łopatka. Dobra, trochę powiększona wyspa. Tyle o ile. Najlepiej byłoby, trzeba sobie załatwić więcej sadzonek, żeby więcej drzewek zasadzić. Są tu jeszcze jakieś sadzonki? Nie, są tylko takie rzeczy. Dobrze, a nie byłoby Paulę rozmnożyć? Ale jak ją rozmnożyć, jak ona jest jedna? Nie, a raczej jajka spawnującego się nie da kupić. Czekajcie. Kość mamy.
Dobrze, nie ma żadnego hajsu na początek. Dobrze, dobrze. Musiałem sobie wszystko posprawdzać. To, co ewentualnie potrzebowałem. Czekajcie, bym sobie w ogóle też jeszcze te buteleczki z Ekson wyrobił. Dobrze. Część rzeczy sobie schowam. Na razie. I czy coś będę mógł sprzedawać? Dużo pójść na spawn. Zobaczyć. Czekajcie, ukośnik spawn. Zobaczyć. Jaki jest crafting na stoniarki? Aha. Cztery bloki żelaza po boku. Piston, stone i redstone. Dobrze, może zapamiętam. Może, a może to się jakoś robi, nie wiem, może jest jakiś ukośnik. Ukośnik crafting? Nie, dobra, nie znam. Dobra. Peace. Go. Dobrze. A, muszę jeszcze raz flya włączyć. Fly? Może bym zrobił zagrodę dla Pauli, żeby nie uciekła mi. Spadła. Dajmy drewno. W ogóle bym zrobił normalny crafting, bo nie chcę cały czas pisać ukośnik workbench. To jest niewygodne dosyć. Znaczy wygodne, jeżeli coś buduje się na przykład na wysokościach czy coś. Ale tak ogólnie to nie. Dobra. Kilka patyczków, żeby zrobić po prostu płotki, żeby Paula nam nie uciekła. A na tej wysepce, tak jak pamiętacie, nie mieliśmy już Pauli. No, nie wiem dlaczego. Coś było z tą Paulą. Ale Paula. Dobra, ja tam mam to zboże jedno. Widziałem. Zbyłam po prostu tam w zagonie. Taka malutka zagródka. Dla jednej krowy. Dla jednej krowy to w zupełności tylko też wystarczy. Czekajcie, żebym furtkę może zrobił. Przydałoby się. Przydałoby się właśnie furtkę zrobić, nie? Dobrze. Okej. Jestem przyzwyczajony, że itemy wylatują. Muszę się tego przyzwyczaić na nowo. Ja, potem na singlu będę. Jakieś dziwne rzeczy odwalą. Dobra. Chodź, Paula. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Dobra, Paula. Dobra, Paula. Chodź. Chodź tutaj. No chodź. No tutaj chodź. No chodź. Chodź, chodź, Paula. Zakonowano chodzi. No chodź. Paula. Paula, bo jestem dla ciebie miły jeszcze na razie. No chodź! Taka uparta krowa. Chodź. Chodź. Tu. Tutaj. Nawet ci tam to zboże, jak tu wejdziesz, bo tak jest. I tak mam ultra, wiesz. Chodź. No jaka. Jaka tempa ona jest. Teraz wejdziesz? Patrz, teraz tego nie widzi. Paula. Chcesz? Chcesz zboże? Patrz, ona ma mnie w dupie. Paula, ja ci dam to zboże, błagam, tylko wejdź tam. Naprawdę ci dam, ja cię nie oszukam. Paula! No co? Ale by się smycz przydała, ale nie mam żadnego hajsu teraz. Żeby sobie, nie wiem, kupić, zrobić. No, 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 no. Wepchnę ją, patrz. Zamykaj tę furtkę. Jeszcze. Parte krówsko. Dobra, masz. Masz już to zboże, masz. Ciesz się. Problem z Paulą był przez chwilę. Dobra, chyba zapamiętałem mniej więcej crafting. Stołniarek. Dobrze, że mam takie rzeczy na sam początek. Myślę, że standardowo diaksy i złoto będę dawał pod wyspą, żeby level nabijały, zaraz je dam. Emeraldy będą do handlu z villagerami, których sobie też potem ogarniemy. Tak, tak, tak. Jeszcze muszę drewno, bo tam jest jeszcze piston potrzebny. I tak zrobię sobie z kilka tych sołniarek. Żeby od czegoś zacząć. Dobra. Dobra, nie, nie, nie. Trochę przesadziłem. Dobra, 5. Kobla potrzebuje. Dobra, zróbmy tak po prostu.
to wykopmy, będziemy mieli kobla. Dziękuję za kobla. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebnego więcej. Źle dałem, jak zwykle. Nie, jeszcze trochę. Chcę zrobić 5 takich jeszcze stłoniarek. Będę musiał zrobić złoty kilo, bo to będę chciał przenieść, nie? Bo chciałem sprawdzić, jak to działa. Bo to jest po prostu ogólnie tak chyba endstone zaprogramowany, mi się wydaje, bo to się nie nazywało stłoniarka, tylko po prostu endstone to był. Więc mi się wydaje, że jakbym na przykład w sklepie kupił endstone, to chyba też tak będzie działał. Z normalnego stone'a może jeszcze coś takiego wylecieć? Skąd tego stone'a? Ale go nie przerabiałem. Nie aż tyle. Nie aż tyle. Spokojnie. Okej. Okay. Jeszcze żelazo muszę przerobić na szlachtę. To znaczy, że jeden blok rozbije. Dobra, to dam mi... Nie chcę 6. Dobra, wiecie co? Myślę, że to tak ogarniemy. Tak chcę to ogarnąć. 5 chcę. O, dziękuję. Ok, i to teraz było tak. Piston na dole. Tutaj były... Chyba tu były bloki. Tak. Mam nadzieję, że dobrze robię. Było tak. Stone był na środku, to pamiętam. Po bokach te. Żelaza. Tak. To robimy takich 5. Może, mam nadzieję, że mi wystarczy żelaza. Kurde. Nie wystarczy. Naprawdę. Jeden blok. Jeden blok żelaza, no nie wierzę. Dobra, trudno. To teraz tak, musimy zrobić złoty kilof, jeżeli chcę to wydobyć. To jest dobrze, to jest przemyślane, przynajmniej się tego nie zniszczy przez przypadek. To jest akurat fajne. Mi się podoba ten pomysł z tym, że złoty kilof musi być. I teraz to rozwalę? Tak! Super. Super, fajne, fajne, podoba mi się to. Dobra, to zróbmy tutaj jakieś takie miejsce po prostu na wykopywanie tego stone'a. Mam ich 5. Tak. I połóżmy. I takie coś. To jest mógł tak chodzić, wykopywać. I tak to będę musiał zrobić dłuższe, bo to widzicie, jak to się odnawia. Długo muszę kopać. I czekać. Szkoda, że tak długo się to odnawia, ale dobra. Że nie wiem, że nie odnawia się od razu. Mam czas odcinka, dobra, na razie jest nieźle. Dzisiaj odcinek będzie trochę dłuższy, bo dzisiaj mam czas, żeby go montować i wrzucać, więc to spokojnie. O to się nie bójcie. Trzeba ostro tutaj zacząć, nie? Trzeba kopać. Wiecie, żeby zarobić na pierwszy spawner blazów. Że tutaj dropią takie normalne surowce. Fakt, że to będzie trzeba ulepszyć, żeby coś lepszego dropiło. Bo tutaj na razie widzę, że chyba leci redstone i węgiel z takich lepszych. Szkoda, że żelazo nie dropi. Właśnie, ile kosztuje ulepszenie tych? Ulepszenia, o. Rozmiar wyspy, to nie. Aha. Tak, obecne szanse. Aha,
Może być żelazo. I to jest tylko 5%. I to 25 tysięcy na uczynienie. Najpierw chyba wolę blazy i sobie po prostu na nich zbierać te rzeczy. Ale w tym sezonie mi się wydaje, że jeżeli chodzi o ekspiarkę blazu, to chyba zrobię taką, że te blazy po prostu spadają się tak normalnie zabija, wiecie? Bo to będzie chyba szybsze niż takie, tak jak wcześniej, że takie wielkie pomieszczenie, gdzie się, wiecie, gdzie się lata i je tłucze, to jest dobre, ale wiecie, ale... Wiecie, na razie, jeśli chodzi o sprzedawanie, to redstone. A to jest tak samo jak wcześniej, czekajcie, sklep. Spawnery, spawner świn. Tak, 20 tysięcy muszę uzbierać. Masakra. Teraz to będzie trudne na początku. To będzie trudne. Bo wiecie, bo te rzeczy... No właśnie. Lep. O. Tak, bo dlatego dostanę 27. To razem jeszcze 16. O Boże, co tu się zaczyna? Ajajajajaj. Ciekawy. Ciekawie się zaczyna robić. Czy jest tutaj coś, co by było można sprzedać? Coś, na czym byłoby można zarobić, oczywiście. Tych rzeczy nie chcę, chociaż emeraldy szczerze mogę sprzedać, bo jak wydają villagery, to wydają dużo emeraldów, więc jeszcze możemy emeraldy. No, to idą po 90, to trochę więcej. Od razu to damy pod wyspę. Właśnie, jaki ona ma rozmiar? Się pokaże, że opuszczam wyspę. Dobra, ona ma aż taki rozmiar. Dobrze, dobrze. Na razie, nie? Oczywiście. Dobrze, dobrze. Właśnie, mogę ją jakoś nazwać? Kośnik Is? Chyba mogę. Postawienia może. O. Island Settings. Aha. To jest. Aha! Są te! A propos chronienia wyspy rzeczy. Nie wiem, czy to było wcześniej. To jest w sumie nawet niezłe. Ale nie, nie, nie. Nie chcę tego. Nie wiem, gdzie się zmienia wyspę, znaczy nazwę. Zaraz myślę, że gdzieś tam stoi, a to Paula tylko. Dobra. To co miałem, to dałem od siebie. tak. Tu się nic nie nadaje na sprzedanie już. No może to żelazo w sumie. Ile ono jest warte? Sklep. Minerał. Ile one jest twarde też? Czy... Nie, nie bardzo. Znaczy, trzeba po prostu kopać. Trudno. Szkoda, że to się tak wolno odnawia. Dobra, no to kopiemy. Bo to się noc robi być celem, co może oświetlił. Może bym sobie oświetlił. Tak trochę chociaż, nie? Będzie zawsze bezpieczniej.
takie zaświetlone coś. Mówię wam, jak już te blazy będą, to wtedy nie będzie problemu. Jak już pojawią się blazy u mnie na wyspie, to będzie łatwiej to ogarniać, jeżeli chodzi o hajs. Będzie po prostu tłuc te blazy. Szczególnie, że przecież Looting 4 ma ten miecz, więc dosyć dobry. Dobra. Zbierasz się na co? Aha, ono się od razu w sztabkę zbiera. Dobre nawet. Dobre, dobre. Może być takie coś. O, halo, mam jeszcze Dwirta, nie zauważyłem go. Jak miło. Miło widzieć Dwirta. Miło widzieć Mysta Dwirta. Co? Wiem, że to dziwnie zabrzmiało, wiem. Mysta Dwirta, pewnie, co jeszcze. W tym sezonie postaram się, żeby ta wyspa była po prostu ładna, bo ona tam nie była aż taka ładna, bo tam było... Tam był chaos po prostu na tamtej wyspie, tam po prostu, wiecie, wszystko było tak obok siebie, nie było żadnych takich dekoracyjnych bardziej rzeczy. No taki chaos był po prostu, bo tam już trochę... Jakby za późno się ogarnąłem, żeby grać, a teraz jak gram od samego początku, to mam dużo czasu. Właśnie, kiedy się poziom wyspy aktualizuje, bo mam te diakcje, tam trochę kobla, mam trochę dirta, to już powinien się powiększyć. A właśnie, za ile węgiel idzie? Halo, halo. To będzie raczej chmara... Za 9, nie. Czekajcie, można w sumie takie coś zrobić, bo przecież są jeszcze te kity, te takie normalne. Te, co mają normalni gracze. Jest kit do odbierania stołniarek, dobre! Dobre, to się przyda. Falafel, krzywo położyłem. Dobrze, że jest możliwość tego odzyskania. Jak dobrze. Dobrze, teraz będzie trochę ułatwione kopanie. To bym schował sobie, żeby mi nie zajmował miejsca. Bym sobie te kity. Tak, bo mogę jeszcze... Bo mogę dzienny, tygodniowy, miesięczny i budowlany. Tak. To dzienny, tygodniowy. Teraz jedną jest tej wątki do jakiejś efficiency, a to słabe. Właśnie mam exp, aha. Dobrze, exp się przyda, będzie można enchantować. Także mam dobrą zbroję i wszystko, ale wiecie. Enchantować można. Chociażbym miał łuk taki bojowy, żeby na odległość ściągać jakieś moby, które mi będą zrobić, to też bym musiał zrobić taki bojowy łuk. I chociażby mogę sobie teraz zrobić piecyk. I sobie te żelazne te poprzepalać na te... Te samorodki i żelaza. Bo mi słowa zabrakło. Z nich będą te. Bo to nie szkodzi, że są zenchantowane. Wiecie, co bym zrobił od razu hopper. Po to, żeby tam te narzędzia po prostu dać, żeby nie musiał ich podmieniać co chwilę. Gdzie szyną, bo to jest potrzebna skrzynia do hoppera. Chyba mam wystarczająco żelaza. Tak, żebym mógł takie coś sobie zrobić. No, żebym tutaj mógł dać te rzeczy, żeby nie musiał ich podmieniać. Co chwilę, i będą nagety, z których można i tak robić sztabki, patrzę, potrzebne 9 do jednej sztabki, ale wiecie. Dobra, mam jeden więcej blok żelaza. Dobrze, coraz lepiej. Ale mówię, ten opening będzie trzeba zrobić, bo
bez openingu, więc ciężki ten początek. To chodzi o to, żeby było przyjemne też, nie? Więc, dobra, odbieramy tak miesięczny, z którego już są też lepsze rzeczy. Już nawet jakiś set diamentowy. Bardzo podobny do tego z Ultra. Jak nie lepszy nawet. O, ale dostanie ktoś muta na czacie. Hehehehe. Dobra, nie wiem czy to on. Chociaż trzeba połączyć niektóre rzeczy, bo tutaj chociażby mamy unbreakingi, a tej unbreakingów nie ma. No. Właśnie, bo chyba nie sprzedamy setów, czy można? Może można. Nie, można tylko kupić. Tak, nie możesz sprzedać tego przedmiotu. Szkoda, bym to sprzedał. Polska. Dobra. Bym to sprzedał. Polska. O nie. Jakie to było złe. Dobra. Zawsze do poziomu wyspy. Coś tam będziemy mieli. Blok emeraldu. Sprzedać można. Okej. Ja bym szczerze sobie poszedł na spawn teraz. Poszedł na spawn, bo do tych, do kowadeł. Bo bym sobie te. Bym sobie zbroję połączył, żeby mieć unbreaking po prostu. Bo o tyle jest lepsza ta z Ultra, że ma jeszcze Feather Falling do tego. Klata ma Thornsy, choć że Thornsy używają trochę bardziej, ale jest to przydatne, jakby nie było. Więc po prostu jak jeszcze do tego się doda Unbreaking i kiedyś ewentualnie Mending, jeżeli będzie miał się Villagera, to powiem wam, że mój secik będzie mógł być całkiem dobry. Szkoda, że nie miała większego Protectiona. Tak, bo to jest Unbreaking. I buciki. Tak, sam brak jest jeszcze Feather Falling. Ale nie mam już ekspa, ale mam buteleczki. Czekaj, nikt tu nie stoi, żeby nikt tutaj nie zapierdzielił ekspa. Takie luje też się zderzają, które zapierdzielą ci ekspa. Ty w ogóle pół godziny już minęło, halo! To może zaraz kończymy ten odcinek, tylko połączę te butki. Założę to na siebie. No, jest teraz mocniejszy set. Dobra, wracamy i go. Dobra, ja to jeszcze trochę sam pogram, poogarniam to sobie, bo to jest dużo do roboty, dużo siedzenia przy tym, żeby po prostu to ogarnąć, żeby to było. Trochę trzeba, niestety. Ja sam myślę, że odcinek wam się spodobał. Czekajcie, ten mieczek jest lepszy. Też może potem połączę, bo on ma tego. Fire aspekta. Nie mam breaking, a ten ma tylko żadne. Dobra, to już sobie sam najwyżej ogarnę. To by było na tyle, że chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że on się spodobał, taki trochę dłuższy. To jest w ogóle, no, nowa edycja się zaczęła, więc ona tak naprawdę dzisiaj się zaczęła, więc to dopiero świeża. Nie wiem dokładnie o której, ale ja sobie po prostu wszedłem, postanowiłem, że akurat dzisiaj nagram z tego odcinek, jak jest ta nowa edycja. No czemu nie? Żeby nie zaczynać samemu, tylko żeby z wami to zacząć. Żeby tą wyspę przy was stworzyć. I dobra, to tyle ode mnie. Trzymajcie się i cześć do następnych odcinków. Hej, hej. Thank you.